Witam. W poprzednim odcinku stworzyliśmy tajemny właśnie model terenu. Teraz chciałam pokazać, na czym polega modyfikacja tego modelu terenu za pomocą narzędzia punkt wysokościowy. Narzędzie punkt wysokościowy znajduje się w palecie narzędzi dodatkowych, czyli po lewej stronie naszego ekranu. A od razu widać, że ma dwa tryby działania. Wstawianie pojedynczego punktu wysokościowego i wstawianie serii punktów wysokościowych. Można ustawić parametry wstawienia tego punktu, jak również jego wysokość. Ja ustawiłam sobie wysokość na 158 metrów. Wstawię teraz kilka takich punktów. To będą trzy punkty. Znacznikiem jest trójkąt. Ten znacznik możemy modyfikować, niech to będzie teraz krzyżyk. Sposób opisywania też możemy zmieniać. Niech to będzie poziom. Najważniejszym z parametrów opisujących funkcjonowanie punktu wysokościowego jest sposób, w jaki pełnią swoją rolę w naszym projekcie, więc mamy do wyboru kilka możliwości. Może być to parametr modelu terenu. W tym momencie ten punkt nie pokazuje, nie modyfikuje nam w żaden sposób przestrzeni trójwymiarowej. To teraz pokażę. Widać, nie ma tych punktów tutaj. Możemy go wstawić jako wysokość na podstawie modelu terenu. To jest bardzo ważna funkcja. Od razu wtedy mamy opisaną wysokość w danym punkcie. I teraz wycofam tą funkcję, bo potrzebuję kolejnej właściwości. I zaznaczę pojedyncze. Niech to będzie teraz parametr niezależny. Parametr niezależny jest to wyniesienie abstrakcyjnego punktu ponad poziom terenu. Proszę bardzo. Natomiast najważniejszą chyba funkcją, jeżeli chodzi o modyfikację modelu terenu, jest wstawienie punktów jako modyfikatoru terenu. W tej chwili ten punkt stał się modyfikatorem terenu. I co takiego się z nim stało? Na razie go jeszcze w przestrzeni nie widzimy, ale to się zmieni w chwili, kiedy zaktualizujemy nasz model terenu. Od razu widać, że jest tu konflikt przestrzenny, został zaznaczony, ponieważ nastąpiło pionowe wyniesienie tego pojedynczego punktu. Aby uniknąć tego typu konfliktów, musimy narysować skarpę dla wyniesienia tego punktu. Więc skarpę narysujemy za pomocą narzędzia modyfikatora terenu. I wybieramy pierwszy tryb rysowania. Jest to tryb rysowania modyfikatora skarpy. Zamkniemy. Zaktualizujemy model terenu. Proszę zobaczyć. Od razu widać, że nasz teren został zmodyfikowany. Przejdźmy teraz do narzędzia modyfikatorów terenu i wybierzmy modyfikację za pomocą konturów. Przejdę do rzutu głównego. A modyfikacja za pomocą konturu jest to modyfikacja wzdłuż linii. Możemy oczywiście wybrać kilka funkcji rysowania. A w tej chwili jest to wyniesienie grzbietu, który jest praktycznie jedną linią. Jest to kontur. A mogę, przede wszystkim muszę nadać temu konturowi wysokość. Niech to będzie również 158 cm metrów w moim projekcie. Mogę nadać mu nachylenie. A stosunek wysokości do długości, czy to będzie w dół, czy to będzie w górę, a razie nie ma tego nachylenia. Ale znowu, żeby to się pokazało nam w przestrzeni, dookoła musimy narysować skarpę. Więc wracam do trybu pierwszego i obrysowuję mój kontur skarpy, tyle ona była zamknięta. Aktualizuję teraz. Proszę zobaczyć, w ten sposób mamy stworzoną modyfikację terenu.